Cześć, tu Bogusz Pękalski, 40 odcinek vloga, 40, kurczę, no czas szybko leci, siedzę właśnie w samochodzie, pada deszcz, więc przemieszczam się samochodem, rower dzisiaj odpoczywa, więc ruszam właśnie do biura. Nie wiem, czy kojarzycie taką osobę jak Rafał Mazur, Zen Jaskiniowca. Ja go za bardzo nie kojarzyłem i teraz dopiero ostatnio słuchałem podcastu u Mirka właśnie z Rafałem. Świetny materiał i stwierdziłem, że Rafał jest bardzo, bardzo ciekawym człowiekiem, więc kupiłem polecany Bez Wstyd, jedno z jego takich szkoleń audio. I też ciekawa sprawa, szkolenie audio około 2 godzin, 197 zł, więc i on takich szkoleń ma kilka, nie wiem, nie sprawdzałem nawet ile, wiem, że na pewno ma przynajmniej 3-4. Ciekawy model też sprzedaży kursów w formie audio. I ja właśnie w tym momencie będę udostępniał też mój kurs w ramach Akademii SaaS, też w wersji audio, bo wiem, że po prostu to wideo jest ciężko oglądać. Jest fajnie oglądać wideo, bo widzimy osoby, jest tablica i tak dalej, ale jednak, kurczę, jest tak mało czasu, że to audio w tym momencie wygrywa. I właśnie teraz odpalam zaraz tutaj na telefonie jeden z kursów w wersji audio, który mam. Więc audio rządzi. A jeżeli chodzi o Bez Wstyd, przesłuchałem już jedną część, jedną z dwóch. I no, bardzo dobry materiał. Bardzo polecam. O właśnie, zaraz wrzucę sobie Bez Wstyd drugą część. Długo nie posłucham, bo mam jakieś 5 minut do biura, może z 7. Ale zawsze coś, 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7, potem się okazuje, że czytamy jedną książkę za drugą, czy słuchamy jedną książkę za drugą. Dobra, ruszamy i zaczynamy nasz dzień. Ja już w biurze, po pierwszej ciężkiej batalii porannej. Batalia ciągle w toku, więc wdrożyliśmy wczoraj do Policji w Chmurze nową wersję uploadu plików. Taką przeciągnij, upuść. Można wiele plików sobie zaznaczyć, po prostu przeciągnąć bezpośrednio do nas. Czy taki jakby nowoczesny styl, bo wcześniej po prostu klikałeś dodaj plik, wybierałeś plik z Explorera i nie można było dodać, nie można było dodać wielu plików, nie można było przeciągnąć. Więc wczoraj to wdrożyliśmy, no i dzisiaj oczywiście było mocno przetestowane i lokalnie, i na serwerze testowym, więc wszystko oczywiście powinno działać. No ale się okazuje, że trzech klientów dostaje jakieś wyjątki, oni nas nie informowali. Mamy oczywiście taki log błędów, dostajemy maile, jeżeli wystąpi jakiś błąd, no i patrzymy od rana, coś się dzieje niedobrego, więc musieliśmy cofnąć tą zmianę. Wrzucić, opublikować poprzednią wersję i zbadać, co się dzieje, więc okazuje się, że w zasadzie dużo się nie zmieniało, ale w starej wersji działają pliki z polskimi znakami, na przykład ON, a w nowej wersji nie działają. Także dalej badamy, o co chodzi, dlaczego tak jest. Także parę godzin pierwszych na właśnie takie błędy. No niestety tak to jest w wytwarzaniu oprogramowania. Chociaż było dobrze przetestowane, to i tak się coś sypnęło na produkcji. Także ja wracam do działania. I zaraz sobie porozmawiamy, jak opanuję ten błąd, o moim serwisie, który tworzyłem przed Policją w Chmurze. Jak to wyglądało, na czym to polegało i jak to się rozkładało w czasie.
Wszystko zaczyna się w roku 2011. Wyprowadzam się wtedy z domu. Wynajmujemy mieszkanie razem z moim kolegą Maćkiem. Pracuję wtedy w startupie w projekcie poznajomości.pl, w projekcie z programu 8.1 do finansowania. Jak ktoś kojarzy program 8.1, to pozdrawiam. Powstało tam wiele dobrych, nikomu niepotrzebnych projektów. Ten projekt był w miarę okej, no, ale nic nie wypalił. No i wyprowadzamy się i stwierdzamy, że budujemy startup. Oczywiście ja pracuję normalnie, etatowo, ale po godzinach tam budować startup wydania.com. Więc polega to na tym, że chcemy agregować dobre treści w jednym miejscu. Ludzie mają wrzucać treści, inni mają to czytać, więc pomysł jak najbardziej świetny, genialny w swojej prostocie. No i zaczynamy. Ja zaczynam kodować, zaczynam kombinować po pracy, zaczynam coś budować, coś powstaje. No właśnie. I zajrzałem dzisiaj do czegoś takiego, co się nazywa Wayback Machine, do internetowego archiwum, i zobaczcie, że faktycznie te wydania .com tam są. O, i mamy Wayback Machine, wydania.com i widzimy, że tutaj w 2011 jest, coś jest, jeden snapshot gdzieś w kwietniu. W 2012 jest pusto, w 2013 i w 2014 coś się jeszcze dzieje, czyli w 2013 w zasadzie jest końcówka. Nie będę pokazywał tego, co tam jest, bo tam w zasadzie nic nie ma. Jest strona, która po prostu można wpisać hasło, to było zahasłowane. W zasadzie to nigdy nie ujrzało na dobrą sprawę światła dziennego. Ten projekt był tworzony tak troszeczkę po godzinach, troszeczkę był w jednym miesiącu robiony, przez kolejne miesiące nie, więc to było naprawdę takie po łebkach, ale to był początek, bo część tych rzeczy potem wykorzystałem w kolejnym projekcie i potem jakby nauczony doświadczeniem dopiero po kilku latach zbudowałem policję w chmurze. Więc zobaczmy, jak to się kształtowało na osi czasu. Rok 2011 to rok strony wydania.com, która wydaje mi się, już nie pamiętam do końca, ale chyba nie widziała w ogóle światła dziennego, zawsze była zahasłowana, przynajmniej tak wynika z Internet Archive. Czyli mamy tutaj 8 lat. No i 2012-2013 jakby to jest to samo, to są wydania.com. No i w roku 2014 reaktywuje ten produkt i powstaje coś takiego jak groupmark.com, czyli ta sama idea agregowania treści, tylko pod nową nazwą, produkt globalny. Zaraz Wam pokażę, jak to działało. Produkt był, wydawał się całkiem fajnym rozwiązaniem. Do dzisiaj mi się wydaje to całkiem spoko rozwiązaniem. No ale niestety, jak wiecie, kilka lat później został zamknięty. O, także zobaczmy, jak wyglądał i co robił groupmark.com. I znowu skorzystamy z Wayback Machine. Groupmark.com w 2014 roku rozpoczął swoje istnienie i istniał do 2017, to jest ostatni snapshot. Więc to są w zasadzie 3 lata, czy 3 niepełne lata. No i jak to wyglądało? O, tutaj można sobie zobaczyć stronę. Kurczę, nie miałem w ogóle dobrej strony głównej wtedy. To jest dla mnie dziwne teraz, ale wtedy to nie było dziwne. Więc welcome to Groupmark. Groupmark, you will find best groups of best links picked and described by pros. Więc chodziło tutaj o to, że o, strona logowania. Więc mamy sobie Groupmarka, tak? Jest sobie Bogusz Pękalski i Bogusz wrzuca Groupmarki. I taki Groupmark, nie podejrzemy środka, ale możemy zobaczyć listy tych Groupmarków. Taki Groupmark to jest zbiór najlepszych linków. I ja na przykład tutaj zrobiłem sobie Groupmarka DevDay 2015 Best Sessions, czyli najlepsze sesje z jakiejś konferencji ABB DevDay. Jak ktoś kojarzy, to też pozdrawiam. A w drugim zrobiłem najlepsze sesje z NDC Oslo 2015. A w trzecim jak zbudować drona, kilka artykułów. Oczywiście każdy taki artykuł ma jakieś swoje kategorie, ma jakąś opinię, ocenę. Swoich groupmarków nie mogę oceniać, ale groupmarki innych mogę oczywiście oceniać. Ma komentarze, datę publikacji i tak dalej. Tu sobie mogę zobaczyć najnowsze, najlepiej oceniane.
No i mam 29 followersów, 147 osób ja followuję, obserwuję 33 tematy, więc mogę sobie po prostu patrzeć po tematach, mogę patrzeć po osobach. I najlepsi specjaliści, pasjonaci, profesjonaliści wrzucają właśnie takie grup marki. Ja sobie wchodzę na takiego Bogusza i patrzę, co on czyta i po prostu nie szukam jakichś rzeczy nieciekawych w internecie, tylko po prostu biorę od niego najlepszy content. A tak wyglądała strona główna, więc mamy jakieś tutaj najnowsze grup marki od różnych osób, które obserwujemy. Mamy takiego walla, mamy jakieś podpowiadane, sugerowane tematy do obserwowania, ostatnie komentarze, najlepsi autorzy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj akurat to jest trochę takie spamerskie, chociaż w sumie no nie do końca, przez jakąś Amandę Klein tworzone UX, UI design tips, bla 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 bla, jakieś takie rzeczy. Widać, że tutaj jedna osoba to wrzucała. No ale jakby okej, okay, rate minus 1. Nie wiem, skąd to pochodzi. I tak ten projekt wyglądał. Idea według mnie całkiem dobra, tylko że problem polegał na tym. Nie wiedziałem zupełnie, jak to monetyzować, jak zarobić w ogóle jakiekolwiek pieniądze na tym. Druga rzecz, jak pozyskać osoby, które będą pisały, tych twórców, których inni będą obserwowali. No i trzecia rzecz, jak pozyskać tych obserwatorów, konsumentów do kontentu. No więc tutaj wchodzimy do takiego zaklętego koła, czyli jak nie ma ludzi, to nikt tam nie chce pisać. A jak nikt tam nie chce pisać, to nie ma ludzi. Więc niestety borykałem się tutaj z tym, że po prostu nie miałem ludzi. Pisałem do nich na privie, do wielu twórców. Część praktycznie weszła, ktoś tam zaczęła dodawać, ale było za mało ludzi, za mało interakcji. Nie doszedłem do tej masy krytycznej. Nie miałem też pomysłu na monetyzację. To znaczy, jakieś tam się pojawiały, na przykład konta premium, czy pomysł taki, że mam sponsorowane grup marki na przykład sklepu komputerowego, nie wiem, Komputronika, i on wrzuca takiego grup marka promocję w tym tygodniu, tak? I po prostu płaci mi za to. Ma jakieś konto premium i płaci. No ale to się nie udało i około roku, spójrz tutaj, 2016 zostało to ostatecznie zamknięte. No i wtedy właśnie jakby tutaj ten grupmark sobie istniał. Widać, że jakiś snapshot z 2017, ale już w 2016 powstaje projekt Polisa w chmurze. Wtedy grupmark już zostaje zamknięty. No, wydania to już nie istnieją od dawna i powstaje Polisa w chmurze. Teraz mamy 2019 rok. O tym jeszcze opowiem dokładnie w innym odcinku, jak to powstało od pierwszej idei do dzisiaj, jak to się kształtowało w czasie. Ale spójrzmy, czyli ja zacząłem w 2011 coś robić, jakby swoje projekty, i dopiero w okolicach 2016-2017 roku coś mi wypaliło. Oczywiście nie byłem tutaj konsekwentny, no nie działałem cały czas ostro, nie szedłem do przodu, tylko miałem na przykład 2012, w ogóle nic nie robiłem, tak, 2013 coś tam, potem reaktywacja, potem troszkę więcej pracy i dopiero tutaj to się udało. I w 2017 tutaj jakby odszedłem z etatu. O, tutaj uśmiechnięta buźka. Więc ktoś może myśleć, że w zasadzie w krótkim czasie udało mi się coś zbudować, coś rentownego, ale tak naprawdę ten proces trwa od 2011 roku, czyli już lat 8, z większymi lub mniejszymi przerwami. Dobra, także tyle w dzisiejszym odcinku. Ja też zbieram się do... Za parę dni będę nagrywał nowy podcast, więc wracamy z podcastem. Jeszcze nie ma tutaj studia, planuję tutaj właśnie studio, jak już mówiłem. Mieć jakieś fotele, tak żeby ktoś mógł przyjechać i po prostu nagrać ze mną wywiad tutaj. To znaczy ja będę nagrywał z nim wywiad tutaj. I właśnie, teraz pytanie do Ciebie. Jeżeli tutaj dotrwałeś, drogi widzu, bardzo się z tego cieszę. I powiedz mi, kogo byś chciał usłyszeć, zobaczyć w moim podcaście. Czy są jakieś osoby, które cenisz, które chciałbyś zobaczyć, usłyszeć, z którymi chciałbyś, żebym zrobił wywiad? Daj znać w komentarzu. Czekam, pozbieram listę nowych gości. Także dzięki, do usłyszenia, cześć.